Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Chciałam Wam powiedzieć, że pojechałam na przejażdżkę do Krynicy Zdroju. Dzisiaj niesamowity tłok, nie ma gdzie samochodu w ogóle postawić, no nie ma gdzie. Samochody stoją już 2 kilometry gdzieś tam przed lasem. Ludzie z różnych stron Polski. Chociaż nie ma tam żadnych koncertów, nie słyszę nic, bo dopiero by się działo, jakby tam ktoś śpiewał fajnie albo coś. Po prostu pojechałam sprawdzić. Żałuję, że nie wzięłam swojej muzyczki i wcześniej nie pojechałam, żeby grać gdzieś tam. No, to ludzie by się rozweselili. Zauważyłam coś jeszcze, że więcej osób, byli też rzepiennika biskupiego, Szczyrzewskiego, ze Suchego widziałam. Z różnych po prostu stron Polski, ale z Warszawy, po rejestracjach z RK, czyli z Rzeszowa, z Żurowej, wiele. No praktycznie, nie wiem co ci ludzie w tej Krynicy zwiedzają. Chyba, że tam chcą popić tej wody. Chociaż jak tej wody tam popiją, a później, proszę Państwa, widzę, że kochani ludzie idą po tych restauracjach, jedzą, to ta woda nic nie daje. Wodę taką jak się wypija, to na czczo powinno się pić i później po jedzeniu co najmniej godzinę. No to jak piją tą wodę, jakąś tam zasoloną czy inną, jak zwał, tak zwał. Ponadto, no cóż, to tylko te lasy, ale czy jest świeże powietrze? Jak się koło drogi zatrzyma? Nie ma, ponieważ same spaliny od samochodów czuć, więc trzeba było gdzieś na górze stanąć, ale remontują tam takie różne te, proszę Państwa, restauracje. Ktoś tam samochód za samochodem przejeżdża, bo o, byście nie uwierzyli, popatrzcie. Samochód za samochodem, ciężko z parkingu wyjechać, bo tu stoję na parkingu. Nic specjalnego. Stare domy, które niektóre wymagają remontu. Niektóre to nawet w samym rynku są starutkie, ale nikt nie remontuje, bo też tam stanęłam na uboczu. No i pasowało, żeby państwo polskie oddało trochę kasy, żeby odbudowali, żeby jakiś ten urok, mi się wydaje, ta Krynica miała, bo ja tam nic nie widzę specjalnego. Także nawet wysiadam tylko z samochodu, nie uwierzycie gdzie. Wysikać się, tam pojechałam taki kawał zarodu, a była trawa wyszczerzona, takie, co tam przepompownia wody. Pa!